Maciej Dokurno, torunianin, rocznik 1974, w Szkocji od 2003 roku. Mieszka tu razem ze swoją żoną Kasią, również torunianką, z którą w Toruniu zakładał Młodzieżową Radę Miejską, oraz synem Kajem. Zawodowo związany z lokalnym samorządem regionu Five, gdzie jako menadżer zajmuje się strategią rozwojową w dziedzinie kompetencji cyfrowych. To także ambasador Torunia i województwa kujawsko-pomorskiego w Szkocji. Co robi Polak, torunianin w narodowym szkockim stroju? No, zdecydowanie torunianin, zdecydowanie Polak, ale od 21 lat mieszkający w Szkocji, w związku z tym no, przysiąknąłem już trochę też tą szkocką kulturą i tym, co mnie pasjonuje, to jest ta wspólna historia polsko-szkocka i nie da się mówić o wspólnej polsko-szkockiej historii bez takich właśnie elementów, czy łączenia elementów polskiej i szkockiej kultury. Także jestem Polakiem, jestem cały czas w sercu Toruńczykiem, natomiast te 21 lat, które mieszkam w Szkocji, sprawia, że czuję się też już trochę Szkotem i Tam w Szkocji urodził się mój syn, który mówi po polsku bardzo płynnie i bardzo dobrze, ale z drugiej strony no to już język angielski z takim szkockim akcentem jest jego pierwszym językiem. To pięknie, że mówi po polsku, bo niewielu Polaków mieszkających za granicą dba o to, aby ich dzieci mówiły w języku ojczystym. No, my jesteśmy w tej szczęśliwej sytuacji, że nie tylko ja jestem Toruńczykiem, ale moja żona jest też Torunianką. Także oboje jako rodzice jesteśmy i Torunianami, i Polakami. W związku z tym nasz syn mówi z nami w domu po polsku, aczkolwiek oczywiście w szkole czy z kolegami, z koleżankami już rozmawia po angielsku głównie. Jak to się stało, że 21 lat temu znalazłeś się w Szkocji? Ja w zasadzie przez cały czas, wiele lat temu, jeszcze myślałem sobie, że nie chcę się obudzić po 40 i pomyśleć, że przeżyłem swoje życie w jednym miejscu. Tuż po skończeniu 4 liceum ogólnokształcącego w Toruniu i po dostaniu się na studia, w zasadzie moje studia na Wydziale Prawa zaczęły się od dziekanki, którą wziąłem od razu zanim zacząłem studiować, bo zakwalifikowałem się na taki wyjazd, na taką przerwę między szkołą średnią a studiami właśnie w Anglii. Także spędziłem rok pracując jako wolontariusz w Wielkiej Brytanii, niedaleko Londynu. W trakcie tego pobytu odwiedziłem mojego dalekiego wujka w Szkocji właśnie, wujka, który dotarł do Szkocji z polską marynarką wojenną i już tam został. No i w zasadzie przez cały czas od powrotu z Wielkiej Brytanii, tutaj już z powrotem na studia i do innych rzeczy, które robiłem w Toruniu, to jakoś tam ciągnęło mnie do tej Szkocji. Jeździliśmy tam z żoną jeszcze wtedy nie moją żoną, a już byliśmy razem, jeździliśmy do Szkocji na wakacje, no i w którymś momencie nadszedł taki czas, że zdecydowałem się spróbować zobaczyć, jak tam będzie pożyć w innym kraju. Zmiana kraju zamieszkania to ogromne wyzwanie dla człowieka, prawda? No bo musi przewartościować swoje życie, przemodelować swoje życie, właściwie zacząć wszystko od nowa. Jak wyglądały te twoje pierwsze kroki w nowym kraju? No, na początek dodam, że ja wyjechałem do Szkocji, jak Szkocja była, cała Wielka Brytania była członkiem Unii Europejskiej, natomiast Polska jeszcze nie, więc ja znam, mam doświadczenie bycia w Wielkiej Brytanii i w Szkocji jako ktoś nie będący w Unii Europejskiej. No i jakby historia zatoczyła koło, bo teraz ja jestem Europejczykiem, jestem obywatelem Unii Europejskiej, bo obywatelstwa nie zmieniłem, natomiast Wielka Brytania w Unii Europejskiej już nie jest. Ja zacząłem moją przygodę w Szkocji od podjęcia studiów na Instytucie Lingwistycznym w Londynie, tam w oddziale w Edynburgu, także zrobiłem tam kwalifikację tłumacza i przez kilka lat pracowałem jako tłumacz przysięgły dla sądów, policji, dla różnych instytucji publicznych, także... Znalazłeś dobrą posadę. Znaczy, z całą pewnością bardzo interesującą, bo jednego dnia
Jednego dnia moja praca wiązała się ze spędzeniem całego dnia w sądzie w jakiejś sprawie dotyczącej wykroczeń z ruchu drogowego. Innego dnia byłem na posterunku policji. Trzeciego dnia razem z jakąś ekipą policyjną brałem udział w jakiejś akcji policyjnej, gdzie potrzebny był tłumacz, a innego jeszcze dnia byłem w Sądzie Najwyższym, gdzie toczył się proces seryjnego mordercy, który niestety okazał się też mordercą jednej Polki w Szkocji. W związku z tym to było takie bardzo interesujące doświadczenie, aczkolwiek bardzo często też trudne. Trochę traumatyczne, prawda? Człowiek żyje problemami tych spraw, z którymi się styka. W Szkocji najbardziej zafascynowali nas jednak ludzie, a czy taka otwartość i bliskość jednak kulturowa też. No i oczywiście i ludzie, i kultura, i historia, i krajobrazy szkockie, które wszyscy znamy, było coś takiego, że poczuliśmy mimo tego szkockiego chłodu i deszczu, który da się tam zawsze odczuć, bez względu na porę roku, to odczuliśmy takie wielkie ciepło i to nas jakoś bardzo, bardzo przyciągnęło. Także najpierw wyjechałem ja i rok później, po skończeniu studiów, moja żona Kasia dojechała tam do mnie i zaczęliśmy już tam nasze życie razem w Szkocji. Z jednej strony osiadłeś w Szkocji, praca, rodzina, ale te związki z Toruniem pozostały. Zdecydowanie. Znaczy, chyba jednak Torunianinem jestem przede wszystkim. Zresztą my się nawet tak poznaliśmy z moją żoną. Myśmy się poznali, w zasadzie nasze randki odbywały się pomiędzy budynkiem Urzędu Miejskiego a budynkiem Urzędu Marszałkowskiego. Ty co, na środku Placu Teatralnego? Trochę w jednym miejscu, trochę w drugim. Myśmy wspólnie tworzyli Młodzieżową Radę Miasta Torunia w 98 roku. Zresztą najpierw byliśmy oboje w takiej wojewódzkiej komisji do spraw powołania Rzecznika Praw Ucznia. Ja reprezentowałem tam Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej, którego byłem instruktorem, a moja obecna żona, która też była harcerzką ZHR-u, ale akurat była przewodniczącą samorządu pierwszego ELO. Także myśmy się poznali właśnie przy takiej aktywności społecznej, no ściśle związanej z Toruniem. I ta miłość do Torunia i związek z Toruniem został w nas nie tylko dlatego, że nasze rodziny, nasi rodzice, nasze rodzeństwo są nadal tutaj. No i my w zasadzie co roku stajemy przed takim bardzo trudnym wyborem, bo z jednej strony z tej Szkocji człowiek chciałby pojechać na wakacje gdzieś za granicę, zwiedzić trochę świata, ale z drugiej strony w pierwszej kolejności to zawsze musi być Toruń. Ze względu na rodzinę i ze względu na Toruń i ludzi, którzy tutaj są. Także przyjeżdżamy zawsze do Torunia. Także kończy się na tym, że jeździmy palcem po mapie, a gdzie w tym roku, a kończymy i tak na Toruniu i przyjeżdżamy do Torunia. I tak będzie też w tym roku. Dwie flagi w klapie, polska i szkocka. Co to oznacza? To oznacza dokładnie to, że będąc w Szkocji cały czas jesteśmy oboje z moją żoną bardzo zaangażowani w sprawy polonijne. W zasadzie od początku, czyli najpierw jak przyjechaliśmy do Szkocji, no to w zasadzie my byliśmy tam, jak nastąpił ten taki największa fala przyjazdu osób z Polski, z którym nawet sobie lokalne władze nie radziły, więc myśmy powołali w naszym hrabstwie właśnie w tym regionie Fife, w którym mieszkamy, powołaliśmy do życia taką organizację, która się nazywała Stowarzyszenie Polaków Fife Most, dlatego że Edynburg i ich i właśnie region, w którym mieszkam, jest połączony mostami, takimi znanymi mostami. No i tam tworzyliśmy taką grupę samopomocy wzajemnej, kontaktów, dużo się działo. Po jakimś czasie, jak to już trochę okrzepło wszystko, a nam z kolei urodził się syn, więc zajęliśmy się czymś innym. Natomiast w tej chwili również jesteśmy oboje bardzo zaangażowani. Mamy organizację już taką bardziej ogólnie
ogólnie szkocką, polonijną, w której jesteśmy częścią i którą współtworzyliśmy, która się nazywa Polski Most. Jesteśmy też bardzo mocno zaangażowani we wszystkie takie, powiedziałbym, społeczno-obywatelskie sprawy, jak organizacja wyborów. No, w zasadzie te wybory, które się odbyły w Szkocji 15 października, no, chyba by się nie odbyły bez tej naszej polonijnej grupy, bo placówki dyplomatyczne nie były do tego przygotowane. A poza tym razem z moim przyjacielem Tomkiem Borkowym stworzyliśmy Fundację Dziedzictwa Szkocko-Polskiego, Scottish Polish Heritage Trust, i w ramach tej fundacji z kilkoma jeszcze kolegami i koleżankami właśnie staramy się badać i popularyzować tą bardzo bogatą, wspólną szkocko-polską historią, do której między innymi należy to, że w XVII wieku co roku w tym miejscu, w którym siedzimy, na dziedzińcu ratusza staromiejskiego, tak jest, 6 lutego odbywały się sejmiki szkockie, czyli wszyscy członkowie Bractwa Szkockiego z terenu całej Polski zjeżdżali się tutaj właśnie do Torunia, do ratusza, i tutaj taki sejmik zajmował się sprawami takich występków, nieprzestrzegania ustalonych przez Bractwo zasad. Generalnie były to takie sądy szkockie, które odbywały się właśnie 6 lutego co roku w Toruniu. W zasadzie historia zatoczyła pełne koło, dlatego że przed wyjazdem ze Szkocji byłem bardzo mocno zaangażowany w kampanię prezydencką Jana Wyrowińskiego 22 lata temu. No i po tej przegranej kampanii wyborczej, bardzo niedużą liczbą głosów, no właśnie jakiś czas potem wyjechałem do Szkocji. No a teraz przyjeżdżam w momencie, w którym przedstawiciel tego młodszego pokolenia, takiej grupy właśnie związanej z drużyną pana Jana, w której sam miałem zaszczyt być członkiem, no, został właśnie prezydentem Torunia i miałem okazję dzisiaj uczestniczyć w takich wspólnych uroczystościach i muszę powiedzieć, że to bardzo, bardzo ekscytujący czas dla mnie, dla Torunia, ale właśnie bardzo, bardzo fajne takie zamknięcie tych 22 lat i bardzo, bardzo się cieszyłem, że mogłem akurat w tym czasie w Toruniu być. Maciej Dokurno jest inicjatorem partnerskiej współpracy kulturalnej i ekonomicznej pomiędzy regionem Five i województwem kujawsko-pomorskim. Współtwórca projektów historycznych i kulturalnych, m.in. poświęconych upamiętnieniu obecności i wkładu polskich sił zbrojnych na terenie regionu Five, w tym cichociemnych oraz pierwszej samodzielnej brygady spadochronowej.